tego? Ha, coś dobrego! Faminka kocha czekoladę. Jednorożec. I gówno. Odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, w którym pokażę wam, zaprezentuję wam, opiszę wam moje pomysły na prezenty świąteczne. Nie wiem jak wy, ale mimo że za jakiś tydzień mamy już Boże Narodzenie, Wigilię, to jeszcze nie mam żadnych prezentów, więc naprawdę muszę się sprężyć i dlatego mam już całą listę zrobioną dla całej rodziny, tylko muszę je jeszcze kupić, ale już całą listę mam i mam tak dużo pomysłów naprawdę, że stwierdziłam, że muszę się tymi pomysłami z wami podzielić, bo może ktoś też jeszcze nie kupił prezentów tak samo jak ja i chce się jakoś zainspirować, no to idealnie trafiliście, bo właśnie ja tutaj chcę was pięknie zainspirować, wprowadzić do tego pięknego świata Wigilii i w ogóle na moim kanale będą dwa świąteczne filmy, chyba na razie tak przynajmniej obstawiam, więc super! Ogólnie założyłam jakiś ten sobie, jakieś rogi, ale i tak ich nie widać, więc to jest bez sensu. Założyłam specjalnie biało-czerwoną bluzkę, bo stwierdziłam, że ha, takie święta, wiecie, ha, moja gwiazdka tutaj pięknie, tutaj w ogóle piękne, piękne tło, pięknie w ogóle, a pochwalić muszę szpanereczka, paulineczka. Po co ja się rozgaduję na takie beznadziejne tematy? Dobrze, zaczynamy! Nie wiem w ogóle jak mam to zacząć, ale powiedzmy, że pierwszym pomysłem na prezent, który wam tutaj zaprezentuję, jest to herbatka. Ja ukocham herbatę, kocham herbatę, kocham kawę, to jest moja miłość życia. Dlatego stwierdziłam, że wam pokażę, bo znalazłam na stronce Cup & You bardzo, bardzo fajne zestawy takie świąteczne. W ogóle postaram się do wszystkiego dać linki w opisie, bo wiem, że się zawsze pytacie, więc po prostu te linki w opisie dodam. No i w takim zestawie z herbatkami macie tutaj... Macie 14 herbatek i w ogóle to jest w takim fajnym cukierku. Wydaje mi się, że naprawdę nie jedna osoba z takiego czegoś by się ucieszyła, no bo herbatki są dobre, tutaj w ogóle są jeszcze takie fajne smaki. Zresztą pokażę wam. I według mnie są bardzo, bardzo fajne, takie troszeczkę inne. Malinowe marzenie, słodka gruszka, adwentowa, mleczna droga, różana, smażone migdały, pomarańcze z imbirem, grejpfrutowa, truskawki w szampanie. Na stronce Cup & You znalazłam też taką herbatkę, w ogóle to jest w takim słoiczku, już wam pokazuję. Też w ogóle to jest tak fajnie, takie aaa, konfetti! Imprezka u Paulineczki. Ha, to jest taka herbatka sypana z gwiazdkami, więc super świątecznie, uroczo to wygląda. Tutaj akurat jest smak cytrynowo-żurawinowy, także super. Kolejny pomysł na prezent jest też genialny, ponieważ chyba każdy każdy, mam nadzieję przynajmniej, kocha słodycze. Słodycze są dobre. To ja pokażę wam zestawy, które możecie znaleźć na stronie Chocolissimo. Zobaczcie, tutaj są takie czekoladki w takich różnych fajnych świątecznych kształtach, więc tematycznie. Tutaj jest jeszcze taka choinka, którą się chyba samemu jakby rozkłada. Nie, nie otwieram tego jeszcze, ale na pewno otworzę, bo... Faminka kocha czekoladę. W ogóle też tutaj będziecie mieli zdjęcia, możecie znaleźć o wiele, wiele więcej pomysłów na prezent. W ogóle w różnych fajnych kształtach czekolady. Aż szkoda tego jeść, naprawdę. I mniejsze, i większe, także dla każdego ha, coś dobrego. Dalej jest chyba standardowy prezent. Ja uwielbiam dostawać i uwielbiam kupować ludziom. A dokładnie są to skarpetki! Najładniejsze skarpetki są w H&M-ie. To nie jest żadna promocja, ani nic, w sensie to nie jest reklama, nie płacą mi za to. Ja w ogóle dostałam na Mikołajki, pochwalę się, mam takie czaderskie kapcie od Mikołaja. W ogóle patrzcie, te cekinki się zmieniają! To jest takie cudowne. To jest głupie, ale cudowne, w sensie to jest takie relaksujące, jak tak sobie zmieniać, co nie? Ja w sumie nie wiem, większość kapci, które mam, większość skarpetek jest właśnie albo z H&M-u, albo z szachownicy, albo z nie wiem, w sumie z różnych sklepów. Ja lubię skarpetki. O, tutaj mam jeszcze takie piękne, nie wiem, czy wy to zobaczycie. Bo ta kamera jest tak strasznie wysoko, ona jest, ta kamera jest wyżej ode mnie. Aaaa! Tutaj mam jeszcze takie z Yabani, które też dostałam w paczce i są też cudowne. Z takim napisem Leave Me Alone i w ogóle tutaj są dwie różne skarpetki, bo teraz w sumie jest taka trochę moda instagramowa, w sensie nie wiem, ale tak mi się wydaje i to fajnie wygląda. I jest taka moda, że macie dwie różne skarpetki, właśnie na jednej tutaj jest napisane Leave Me Alone, a na drugiej jest taka planeta. No, super są te skarpetki, uwielbiam je. Kolejny pomysł na prezent myślę, że też jest dość ciekawy i... W ogóle zobaczcie, jak pięknie zapakowane, bo to jest z pewnej stronki, właśnie to jest ze stronki Miss Planner. Zamówiłam dla siebie, ale też dla was, także to będzie trochę taki świąteczny prezent dla was. Zamówiłam planery, bo
myślę, że fajnym pomysłem na prezent jest planer, no bo w sumie grudzień, no to już jest taki koniec roku, potem jest styczeń, no i nowy rok, nowe życie, nowe pomysły, plany, cele i w ogóle wszystko, marzenia. Więc myślę, że taki planer będzie super opcją. W ogóle zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie zapakowane, aż szkoda tego otwierać, naprawdę. Ale muszę wam pokazać, po prostu muszę. I to jest taki śliczny, różowy planer. Tutaj w środku są takie arkusze, nie wiem, czy mam wam to pokazywać, bo nie wiem, czy właśnie to nie pójdzie do was. Tutaj mam jeszcze drugie, to też otworzę i porównam, bo tutaj jest takie troszeczkę mniejsze. W ogóle fajne jest to, że on jest na takim kółeczku, więc możecie sobie wymienić wkłady. Planer możecie sobie zostawić, a wkłady możecie sobie wymienić. W ogóle to są już takie bardziej porządne, myślę, że rzeczy. Tutaj jakie czaderskie, możecie wszystko sobie, macie przegródki różne, nie chcę tego otwierać, bo właśnie nie wiem, czy to pójdzie do was, czy to pójdzie do was, to się jeszcze zobaczy, czy jakoś to może rozłożę, nie wiem, ale nie będę na razie tego otwierać, będziecie mieli zdjęcie, jak to wygląda w środku, ale naprawdę czad. Zobaczcie, tutaj macie naklejki jakieś świąteczne, macie, żeby strony oddzielić sobie, jakieś miesiące, tych karteczek jest tak dużo, tutaj jeszcze dodatkowe wkłady, tutaj mamy większy planer, mniejszy, na tej stronie możecie znaleźć naprawdę bardzo dużo takich, możecie sobie właśnie dobrać rozmiar, jaki byście chcieli. Tutaj też mają bardzo ładnie tak zapakowane długopisy, w ogóle patrzcie, jak to też bardzo gustownie, tak prestiż. Patrzcie, wow. A propos długopisów, mam jeszcze bardzo fajny pomysł na prezent. Ja już w którymś filmiku o tym wspominałam, ale to jest naprawdę według mnie bardzo przydatna rzecz. A mianowicie są to zakazane długopisy. Może ktoś się pamięta z filmiku, chyba mój plecak do szkoły, coś takiego, bo tam pokazywałam te długopisy i no według mnie to jest naprawdę czaderski pomysł na prezent, zwłaszcza jak macie jakieś mikołajki klasowe, czy tam jakąś wigilię klasową, to możecie kupić, jak macie, nie wiem, jakąś mniejszą składkę, bo te długopisy kosztują 10 zł, a myślę, że te 10 zł starczy wam na kilka dobrych sprawdzian. Kilka, w sumie długopis starczy na długo. Możecie sobie nawet wkłady wymieniać, w sensie, no, to jest taki długopis, który on starczy na zawsze. 10 zł na całe swoje szkolne życie i będziecie mieli wszystkie sprawdziane na szósteczki. Już korzystam z tego, znaczy nie korzystam. Wcale. Na tej stronce macie niebieskie i różowe długopisy, także możecie sobie wybrać kolorki. Różowy jest piękny, różowy polecam, ale niebieski też jest bardzo ładny. Te długopisy mają taką nakładkę. I w środku znajduje się kartka, na której, mimo że ta kartka jest maleńka, to naprawdę znajduje się na niej dużo informacji. Wszystkie dokładne informacje, jak wydrukować, w jakiej formacie, w jakim formacie macie na tej stronce zakazany długopis, też wam dam w opisie, bo może ktoś z was jest zainteresowany. I właśnie jak widać, no w sumie to nic nie widać, więc no, ale jak zbliżycie sobie tą ściągę, to tutaj wszystko macie pięknie, czytelnie napisane, więc pisząc wszystko widzicie, ale nauczyciel idąc sobie z boku nic nie widzi. Kolejnym pomysłem na prezent są świeczki i woski. Zobaczcie, tutaj z tyłu mam dwie piękne świeczki, to jest taki bałwan. Dowiedziałam się niedawno, że to jest świeczka, w ogóle czadzior, fajna. Ale jej nie będę chyba zapalała, no bo jest za ładna, żeby ją zapalić. Tak? I tutaj mam jeszcze też z Fanty Boxa, ale nie zdradzam, wy nic nie wiecie, taką świeczuszkę z reniferkami. Te są takie bardziej świąteczne, ale ja też bardzo polecam świeczki z Yankee Candle, w sensie to też nie jest żadna promocja, oni mi nie płacą, nie dali mi tych świeczek, ja musiałam je sama kupić za swoje pieniądze, rozumiecie, jakie hamstwo w państwie, nie polecam, nie polecam. Ale nie, ogólnie świeczki jako tako są bardzo fajne i zobaczcie, jak ładnie zapakowana jest. To akurat dostałam sama w prezencie, ale jak ją dostałam, to stwierdziłam, że kurczę, naprawdę to jest mega fajny pomysł na prezent i macie różne zapachy i takie bardziej standardowe i takie jakieś wydziwione. Tutaj akurat jest taki zapaszek świąteczny. Dostałam w tym roku na święta właśnie taki prezent, doczepiłam specjalnie karteczkę, teraz powiecie, to miałam tak na boku, w sensie to miałam wywalić, ale doczepiłam ją, bo stwierdziłam, że to będzie super wyglądało, w sensie tak bardziej oryginalnie, w sensie oryginalnie, profesjonalnie. I tutaj jest taki kominek do wosku. Ja bardzo lubię, jak pachnie ładnie u mnie w pokoju jakimiś ciasteczkami, jakimiś owockami w ogóle. Na święta dostałam taki zestaw, że był kominek, była taka malutka świeczuszka w środku i był wosk. I to było tak ładnie zapakowane, bo na Allegro to widziałam ostatnio. Także myślę, że to też jest bardzo fajny pomysł na prezent. Nie kosztuje to dużo, chociaż wygląda na takie kosztowne, tak wiecie, tak to jakaś porcelana. Tutaj w ogóle też możecie sobie też wybrać jakieś wzorki, ja akurat mam takie, jakieś, nie wiem, jakąś dzicz. Ale w sumie ładnie wygląda i ładnie komponuje się w moim pokoju. Kolejny pomysł... ale się walnęłam! Kolejny pomysł na prezent to są oczywiście pluszaki, no bo kto nie kocha pluszaków? Pluszaki to są to jest życie, życie, śmierć i magia, uhuhu! Ja mam akurat tutaj jednorożec i gówno fioletowe, także uwielbiam ich. Możecie wymyślić dla nich imiona, to będą nasi przyjaciele na filmach. Kolejne pomysły na prezent, to są bardziej takie prezenty dla dziewczyn, chociaż nie mówię, bo chłopacy też może by chcieli dostać piękne różowe cudeńko, a dokładnie
są to kule do kąpieli, które możecie znaleźć na stronce Kokolita. Na tej stronce widziałam w bardzo dobrej cenie te kule. Już przez opakowanie czuć, jak to cudownie pachnie, Boże! Te kule do kąpieli są z firmy Bomb Cosmetics. One są takie ogromne, mają jeszcze takie piękne wzorki, to jakieś świąteczne. Tutaj jest taki piękny piesek, który jest uroczy. Myślę, że fajnym pomysłem na przykład dla dziewczyny, dla koleżanki, dla przyjaciółki, dla babci, dla mamy też będą pędzle. Pamiętajcie, pędzli nigdy nie za wiele z takiej oto firmy. To jest aż no, dużo pędzli, nie chcę mi się już tego liczyć, musicie mi wybaczyć, ale są czaderskie, są takie mięciutkie. Zaprezentuję wam miękkość pędzli, ok? Patrzcie, jaki czad. Ten jest mój ulubiony chyba. Jest taki miękki. I do zestawu z pędzlami możecie na przykład dodać jeszcze jakąś gąbeczkę do makijażu, do nakładania podkładu. Na przykład tutaj jest Beauty Blender, taki w takim w ogóle ładnym beżowym kolorze. Albo takie malutkie gąbeczki, to jest strasznie mięciutka. Maseczki. To też jest bardzo fajny prezent dla jakiejś właśnie dziewczyny. Chociaż może chłopacy też lubią robić maseczki. Nie wiem, może. To są maseczki koreańskie, też z Kokolity. Wydaje mi się, że na tej stronce jest to jakaś nowość i to jest właśnie aloesowa, jakaś miodowa, jakaś węglowa, ale ciekawe, to trzeba przyznać. I też myślę, że na jakąś wigilię klasową czy coś to jest fajna opcja. A jeżeli chodzi o pomysły na prezenty dla chłopaków, bo fajne pomysły dla nich, bo ja wiem, że to jest najgorsze, bo ja nie wiem totalnie, co kupić właśnie ludziom płci męskiej, żeby nie powtarzać tego samego wyrazu ciągle, powiem właśnie tak. Wydaje mi się, że w sumie spoko opcją byłby na przykład jakiś case na telefon, albo słuchawki, albo nie wiem, skarpetki! Skarpetki to jest zawsze najlepsze rozwiązanie, pamiętajcie. Słodycze. I tego typu rzeczy, także polecam. Bardzo fajny pomysł na prezent i myślę, że to każdy by się z tego ucieszył i może nawet wzruszył. Jest taki kolaż ze zdjęciami, które są zebrane w takiej jednej kupie i właśnie macie na nim różne wspomnienia i zdjęcia. To myślę, że jest fajne. Okej, więc z tego co mi się wydaje, mam nadzieję, że wszystko co chciałam pokazać wam pokazałam. Taką mam przynajmniej nadzieję. Możecie w komentarzach pisać swoje propozycje na prezenty. Ja będę wszystko czytała, może mnie zainspirujecie, bo jeszcze wszystkich prezentów nie kupiłam, w ogóle nie kupiłam jeszcze żadnego prezentu. Także lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Buziaczki, mua, hugs and kisses my friends. Papatki!